Jeden punkt w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy dzielił Widzew Łódź oraz Motor Lublin przed meczem 12 kolejki. Jesteśmy w Lublinie i zaczynamy to spotkanie. Liczymy też sekundy upływające od pierwszego gwizdka w tym meczu, bo co prawda zaczyna Widzew, ale piłkę przejmuje ekipa gospodarzy, a konkretnie czyni to Christopher Simon. Świetne podanie na prawą stronę do Michała Króla. Michał Król jest już w polu karnym. Król i ależ gol Piotra Ceglarza. 1-0 dla Motoru Lublin. 23 sekundy. Tyle potrzebowali piłkarze z Lublina, aby objąć prowadzenie w starciu z Widzewem. Fantastyczne podanie Simona na prawą stronę. Później ta asysta Króla też niczego sobie. No i piękne wykończenie przez Piotra Ceglarza, który strzela swojego trzeciego gola w tym sezonie. Wymarzony początek gospodarzy, ale to nie koniec, bo na 2-0 podwyższa Sebastian Rudol. Bartosz Wolski dośrodkował z rzutu wolnego, a Rudol z najbliższej odległości pokonuje Rafała Gikiewicza. Jest 2-0. Budzi się jednak Widzew i zdobywa bramkę kontaktową. Sebastian Kerk dośrodkowywał z rzutu rożnego, a bramkę samobójczą zdobywa Samuel Mraz, a więc już tylko 2-1 w Lublinie. To 22 minuta, a to minuta 24. Jeszcze raz Kerk z rzutu rożnego, coś niesamowitego. Iman Rondić doprowadza do wyrównania. Motor prowadził 2-0, jest już 2-2. Motor do tej pory nie stracił żadnego gola w tym sezonie w Ekstraklasie po rzutach rożnych. No to teraz stracił już 2. Piłka pod nogami Kaspra Rosy, ależ błąd bramkarza Motoru wykonał. Korzystany przez Imada Rondicza. Co tu się dzieje? Motor prowadził 2-0, a Widzew w tym momencie jest już na prowadzeniu, jest 2-3. Siódmy gol Rondicza w tym sezonie. No i z takim wynikiem kończymy pierwszą połowę, a w drugiej to widzewiacy mają przewagę. To oni chcą podwyższyć rezultat, a Motor ma problemy, żeby wyjść z własnej połowy. Uderzenie Frana Alvareza minimalnie niecelne. 56. minuta spotkania. Jakub Sypek. Kolejna kontra w wykonaniu widzewiaków. Sypek jest już w polu karnym. Sypek cały czas przy piłce. Wystawił piłkę do Alvareza i tym razem Fran Alvarez się nie myli. 4-2 dla przyjezdnych. A Fran Alvarez świętuje w taki oto charakterystyczny sposób, bo spodziewa się potomka. Fran Alvarez podwyższa wynik Widzew. Prowadzi już 4-2, ale jeszcze remontada ekipy z Łodzi. I cały czas to widzewiacy w natarciu. Kolejna akcja, 60. minuta, po raz kolejny Fran Alvarez. Ależ znakomite podanie do Rondicza i tym razem Kasper Rosa nie daje się zaskoczyć, chociaż bramkarz Motoru tego meczu dobrze wspominał na pewno nie będzie, ale zdarzały mu się też udane interwencje. Motor także myśli o tym, żeby jeszcze powalczyć. Ndiaye wprowadzony z ławki rezerwowych. Znakomite podanie i jest gol na 3-4. Trafia Kasper Wełniak, ale szybko mamy zmianę decyzji. Był spalony, a na spalonym był Ndiaye. A więc gol nieuznany, wciąż 2-4 w Lublinie, ale te ostatnie minuty należą do Motoru, który dzielnie walczy do samego końca i Kasper Wełniak ma jednak gola, robi się tylko 3-4, mało czasu do końca, ale Motor wciąż marzy o tym, żeby przynajmniej punkt został w Lublinie. Kasper Wełniak z pierwszym golem w tym sezonie, to już doliczony czas gry. Kolejna akcja gospodarzy, piłka w pole karne, Ndiaye i tutaj świetna interwencja Riziego, który wybił Wełniakowi piłkę, a więc tylko rzut rożny, po którym już nic więcej się nie wydarzyło. Po szalonym meczu, po niesamowitym spotkaniu Motor Lublin, który prowadził w tym meczu 2-0, przegrywa ostatecznie z Widzewem Łódź 3-4. Dzięki temu Widzew awansuje na 7. miejsce w tabeli i ma w tym momencie przewagę 4 punktów nad 10. Motorem. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.